że ich futboliści, piłkarze przegrywają 0-3. Do końca słychać było słowa otuchy. Śląsk zwycięża 3-0. Mina Marka Koniarka mówi o wszystkim. No i smutne pożegnanie Szymkowiaka ze stadionem Widzewa. Mirosław Szymkowiak idzie teraz w stronę łódzkich kibiców po raz ostatni pomachać i mu ścisnąć dłonie, a wrocławianie do swoich fanów, wielka radość, Śląsk wygrywa 3-0. Smutne pożegnanie Mirosława Szymkowiaka z łódzkimi fanami. Posłuchajmy, co ten sympatyczny piłkarz miał do powiedzenia po tym właśnie spotkaniu. Nie wyobrażałem sobie w ogóle takiego ostatniego meczu w Widzewie, niestety stało się, ale to jest po prostu sport, piłka nożna się rządzi swoimi prawami, także stało się. Skąd decyzja o odejściu do Wisły Kraków? Znaczy, ja już wcześniej wypowiadałem się, to jest za porozumieniem z prezesem oczywiście. Ja mam kontrakt, miałem do czerwca, wcześniej się zgłoszono do mnie, także mówię po rozmowie z prezesem przede wszystkim i z Wisłą. Podjąłem taką decyzję i od stycznia będę zawodnikiem Wisły Kraków. Czy dzięki przejściu do Wisły Kraków twój poziom sportowy jeszcze zwiększy się, czy będziesz wówczas mógł liczyć na to, że nie wiem, częściej będziesz powoływany na przykład do kadry? Znaczy, ja uważam, że na pewno się zwiększy. Wisła walczy o Mistrzostwo Polski, także żałuję, że odchodzę z Widzewa, ale teraz moim klubem będzie Wisła Kraków. Także tak się stało i będę teraz dla tego klubu grał jak najlepiej i będę walczył przede wszystkim o Mistrzostwo.